może jeszcze lód i drineczek, co? Aj, to nie pyskuj, dali jedzieć. Taka Ameryka, taka Ameryka. A ile on ci dawał za tą 60? Super sprzęt, elegancki, no. To nie na telefon, panie. Robię wszystko, co tam idzie, no. Pamiętasz słabo, po 80. Cześć, ani się. A ty jesteś małą lady. Żyję chwilą. ZMDK. Z miłości do koryta. Już niebawem. Mercedesy wiozą nas, więc i dalej zabrać czas. I weź mnie, Mercedesa mnie na kamerę. Niby nie bite, a totalne badziewie. Dzisiejszy program rozpoczynamy u najbardziej kontrowersyjnego z naszych bohaterów. To Adam Mechanik. Krótka przerwa w pracy to czas na wiadomości. Służba, poświęcenie to są rzeczy najważniejsze. To są rzeczy, które... Żołnierzy naszych dał do więzienia. Ja byłem we wojsku, to wiem co to jest. A pijesz jak gamon. A pić to trzeba umieć, to przyjdź do mnie, to zobaczysz, jak się pije. A nie pchoś się przed telewizory, przed kamery najebany. Jak umiesz pić, to zobaczysz, to ci pokażę. Zobacz, jak Duda na ciebie patrzy. Oczy wywolę jak kurwa pigmin. A Hołownia to nie będzie się osoba, bo to jego obce. A te kurwa, te gamunie jebane. On nie będzie się sować. On nawet wysłowa cię nie umie, bo on jest bardziej najebany niż ja. I oni go zbadali i powiedzieli, że 0-0, bo to ja mam to 3,5, bo się badałem i lepiej go doma od niego. Bo czerwone wybielało, europejskie nadciągało, ale skutku... Pan Roman Wielkopolski odwiedza dziś firmę Korbanek. Czy w jego gospodarstwie przyszedł czas na nowy sprzęt? Witam. Dzień dobry. Witamy, witamy. Znana osobistość? Odwiedziłem was tutaj, ja ci powiem. No. Przyjacielu, 10-15 lat temu tutaj, Korbanka. Kopę czasu. Kopę czasu. Wiele się pozmieniało. A już człowiek zestarzał się troszeczkę. A no. Trochę tak. Ale wąs, całkiem barwa. Dobra. Cały czas tutaj gdzieś od góry idzie do dołu dopiero, wiesz, to dopiero się zacznie. Zacznie, no. zacznie się. Ale na razie kondycja nie najgorsza. Nie, i mówię tak, wjadę tutaj, bo na Szczecin jadę na giełdę tam zobaczyć i mówię po drodze. Odwiedzę, co tu macie nowego na placu. Bardzo miło i fajnie tutaj gościć. No. Przejdziemy na plac, zobaczymy, co coś tam jest. By się obejrzało, chwilę czasu jest to. No, zobaczymy. No. Plac cały czas wypełniony. Kilka hektarów placu. Kilka hektarów. Jest tego sporo. I w sztukach, i w wartości. A no pewno, wartość jest na pewno, tylko tu trzeba mieć na to wszystko. Trochę się znajdzie. No. Ale widać po aucie, że coś tam jest tych zaskórniaków. Ojej, wiesz jak to. Człowiek musi cały czas pracować przede wszystkim i... Cały czas na dorobku. I myśleć, i kombinować. Kombinować. Jak to tutaj w tym naszym kraju, nie? Jest tego sprzętu sporo. No, jest. Maszyny, kurcze. Dzisiaj technologia, wszystko do przodu, na wysokim poziomie. Na wysokim poziomie. Nowoczesne prasy. McHale'a. Irlandzki producent, bardzo dobre, stałokomorowe, zmiennokomorowe, prasowijarki i same owijarki. Kombajniki też widzę stoją. Są kombajniki o różnych wydajnościach. I dla gospodarstw takich indywidualnych, i dla dużych kombinatów. Ja i dla takich większych też i nowych, ale bizonkiem też jeszcze się robi. Wsiada się na te mniejsze kawałki, wsiadam sam osobiście. Nie wiem, czy tam jesteś na bieżąco. Tak, ja też tam lubię. Też. Specjalne okulary. Żeby nie kurzyło w oczy. Ale to trzeba to lubić też, nie? Trzeba się ukurzyć. Ten swąd prawdziwy, tak. Poczuć to wszystko, dokładnie, żeby ten w tym pocie... Zapach tego kłosa. I awaria, żeby taka przy 35 stopniach, gdzieś koło się łożysko rozrąbało i wtedy, siedzieć z tymi kurzami. Tam pogrzebać się za kurzy, tam z tyłu to wszystko. A jakbym bizonka tu przywiózł i na wymianę i trochę byście dopłacili. Jest taki program, damy radę, ale nie za dużo. No nie, tam ja tam pazerny nie jestem. Nie jesteś pazerny, no to dogadamy się. Do dogadania jestem. Oczywiście. No. Nie zostawiaj mnie samego. Ciężki sprzęt zawitał na Młotpol. Nowym nabytkiem handlarzy jest koparka, która umożliwi im udział w przetargu na budowę autostrady. A my tam u Steli też patrzeć, bo on całkiem kupił kopareczkę, ale nie. My taką mamy swoją, tu Waryński K606.
jeszcze jakbym teren na złą wypierdolał, to jeszcze zarobię. Gąsienica nie urobiono nic! Stawek wykopiesz, rozumiesz, nie? I pod autostradę. No też będziemy się stać, nie starać, żeby tam dostać, nie, kontrakt, żeby wybierać, nie, pod autostradę. Widać kamerą tam, widać to wszystko, to tę koparę widać? Snela się chwalą ostatnio, nie? Że tę koparkę, co kupił, to za 150, 100, 150 tysięcy złotych. U nas to są ceny 12 tysięcy, 13 500, 15 tysięcy, takie są ceny u nas, nie? No to niedaleko. Wiem, gdzie to jest. Kalisz Września będzie nowa, no to tam, żeby tam dostać, żeby tam się dostać. No i tutaj jeszcze mamy takie podwozie, nisko podwozie, nie? To też my kupili od razu, nie? Tych deków nie będziemy wymieniać, bo tu, to nie trzeba tego wymieniać, bo tu wjeżdża gąsienica. Ona się na ramię trzyma. Bo one są szerokie. Nic tu nie będziemy grzebać w tym. I wózek do tego, i wózek do tego. Nie pod ciężarówkę, rozumiesz, nie? Ale nie, pociągnik, nie. Tak? Pociągnik. Podjedzie, pyk, zaczepiasz, masz wszystko, wszystko masz w komplecie. 60 też pociągnie. Tylko trzeba mieć dwa obłody na kable i spokojnie. I jadą, jedziemy, tym pakujemy i tutaj, tu dookoła. A, teraz chodź tam, bo będziemy koparkę odpalać. Źle akumulator podłączyłeś. Tu ładowałem akumulatory, nic się nie stało, a kurwa ty pod, aby... Podłączyłem go. A tu się poluło, kurwa. No nie wiem, co się zjebałeś. Ja? No a kto? Ja, bo ja ci kurwa kopy z dom tego prostownika, to ty kurwa nie dotykaj mi w ogóle. Ostatni, jak dokniesz, nie? Ty to jak ci kopa zajebie, to wylecisz tam. Ostatni to... Nie chcesz, bo zaraz wstanę i zaraz ci kopa zajebie. Odłączyłeś i musiałeś coś kliknąć. Nie odłączyłem, bo ja nie odłączałem w ogóle tego kurwa akumulatora. A ja podłączyłem, bo potrzebowałem. Masz kurwa mi w ogóle żadnego tutaj nie brać tego, bo ci kopy takie zbyt sady, że zobaczysz. Na rozruch włączyłeś wtedy, bo ładowałeś... Jaki rozruch? No na rozruch. Jak ty nie ma rozruchu, ty kurwa debil? Ma, ale tam trzeba wpisać kod na to. To on jest głupi, kurwa. Weź go jebnij w tym głupi. 4-0 jest. Ja już spakowany, już wszystko jest, walizka jest, wszystko jest, polobes po serwisie, ładamy mechanika, jadę. Marzenia się spełniają, Hiszpania jest moja. Dobra, jest elegancko tutaj. Jeszcze, o, pokażę. Jest, koło zapasowe w razie awarii. Liwarek jest, majtki na zmianę są. Płoną, płoną, płoną serca. Nie pomoże straż pożarna. Buenos dias, compasillas, hej! Tam mama, tata, babcia, trzymajta się. Tu mam mapę sobie wydrukowałem. No to daleko to nie jest, no tutaj jesteśmy Polska, nie? My to jesteśmy gdzieś tutaj chyba, nie? W tym miejscu. I o, tu sobie będę jechał, tu. No i tu sobie będę jechał, nie? Jadę, na razie mamy, na razie babcia. Mechanik sprzedaje dziś aluminium handlarzom. Mówi się, że jest on głównym dostawcą tego surowca dla spółki Młotpol. Słuchaj, monotonno to robota jest. A no, niestety. Nie za dużo, żeby się nie zrotowali, bo będzie problem. Gorzka na trzy puszki, bo nie więcej. Dobra. Bo zaraz się zrotuje. Jak to się robi? Cyk, pryk i następno, zapewnione, już. Szybkie, kurwa! Maszyna chodzi, za długo paleta się idzie, ale wyjebałem to na zeszły tydzień puszek. To szybciej rob! Marysia pojedzie z puszeczki zawieźć, no wiesz, ona na wadze ten, ale ja będę ważył, wsiadam i jadę na Motpol, bo nie ma tak, żeby mnie oszukali, bo oni wrzucą połowę po drodze, kurwa. A trzeba przypilnować, bo mamy nasypane piochu, nie? No Marysia to jest taką już niedostępną, ale nie roz jak za tym, to za broszkę się ją złapie, nie? Młody, to robię, słuchaj. Zobacz na tą paletę, zobacz. Te puszki powinny ważyć 250 kilo. 250 zł. Głębie, dosypaliśmy piosku z tobą. No. I jest nie 200, tylko 300. 300 kilo razy 4 to se polisz ty głębie. 900. Ile? 1200? To w ogóle nie skończyłeś szkoły. Jeszcze nie. A
A ta przyjacielu, no plac wszystko wypełniony, no, maszyn od groma. Jest tego tak, dużo, nie? Ale tak pode mnie, żebyś coś miał, wiesz, no, a co, tam ziemniaczek, co ty... kapustkę się sadzi, warzywa tam, czyli jest południowa Wielkopolska, Kalisz, Pleszew. Czyli tego typu rzeczy. To takie, u nas tam takie, jest Zagłębie. Takie do jedzonka, dobre rzeczy no, robicie. Tam wiesz, warzywa. No, jest takie cudo. Marka Carré, pielniki, co to za, chwastowniki, co to... regeneratory łąk. No. To jest to, że herbicydów nie używać za dużo. Bo to szkodzi no, zdrowiu. Eko, no dzisiaj no, wszyscy eko, szkodzi. Eko. I mówisz, co tam uprawiacie? No ziemniaka się sadzi, buraczek się sieje, no i kapusta, nie? A, widzisz. Kapusta i... wiała i potem pekińska jest, do zimy się wycina, nie? Walczymy do samej Wigilii, nie? Do samej Wigilii. No. I zaś opłatkiem się dzielimy. Zaś jest potem już tak. Pamiętaj, Roman, ograniczyć ilość herbicydów, no, będzie to, zdrowsze. Co to masz, mówisz, pod tym no kątem? No jest, taki francuski producent, marka Carré. Dobre to jest, zobacz. W zależności, jakim tam sprzętem to siejesz, jak uprawiasz. Do rzędów, tak? Do rzędów, tak jest. A w zasadzie do międzyrzędzi. No, 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 no. Czyli uprawa właściwa idzie i w międzyrzędziach chwasty likwidujemy, bez oprysków. I to będzie ci, powiem, zdrowa żywność z tego. Podejdźmy do tej wersji, która by ci się przydała na pewno. Ale to masz do jakiegoś silniczka założone? No, tak, jest już silniczkiem założone. To jak, tak jakbyś już myślał, że tu będę, kurczę, no, przygotowany. Ja to wiesz, no, tak wyczułem trochę tam, no, że tu coś się zadzieje, nie? Byszczak. No, widzę, że tak troszeczkę, ale... Ja, ale no, trochę tutaj, jak mówiliśmy, to szef nie widzi. Nie, no ale to nie, bo nie to widzi. Mówię, kamerę wyłączyć i wtedy... Ale, dobra, jak wyłączę, no, dobra. To ja to wiesz, cię tak nie znam za bardzo, ale... Nie, ja też nie, ja się krępuję. No, żeby nie wyszło po tym coś. Nie, bo to afera będzie, nie? A teraz afera goni aferę. Nie, to już no, tak pół żartem, pół serio, no, nie, ale no. Ja jestem, umiem się podzielić, nie, tak, nie bój się. No, a ja umiem przyjąć. Chodź, przyjacielu, pokazuj, no, co tam masz. Idziemy. Dobra. Codziennie wyjeżdżacie, aby ratować. A bratować? To co to kurwa? Czy brata żonę brać, czy twoją? Ja cię kurwa nie rozumiem, bo tak, albo abratować, albo ratować, albo kurwa, nie wiem. Bardzo wam dziękuję. Dziękujesz, czy kurwa dziękujesz Polakom? To się mówi, dziękuję, czy dziękuję. To nie jest do pojęcia, bo to gamoń. I pijak, ja wypiję, ale ja po tym, jak poznali Wimila. Ja też w programie lubię też wypić i wypiję i jakoś żyję. Ale jak przebieram miarkę, to pod kamerę to się nie pcha. A zobacz tego pijasa. No. To jest nasza uśmiechnięta Polska, najebana i uśmiechnięta. Wczoraj w nocy chciałem włączyć prąd i tu doznałem szoku. O! Takiego, bo prąd kopię, panie redaktorze, no przecież to jest kurwa nieobliczane na Modpolu, żeby tu coś kopało. Codziennie tutaj chodziłem i to było zabezpieczone, a teraz gołe kable. Nie wiem, czy wiatr to zerwał, czy ktoś wie, no ale widzisz, tu złapałem i trzymało mnie może 30 sekund. A może więcej, nie wiem, ale przeżyłem. Roznosi mnie cała energia, nie jakaś, nie wiem, czy dobra, czy zła, ale roznosi mnie, nie? Trzy stary miałem włożone swoje pod PKS-y. Znałem dyrektorów, znałem tam wszystkich. To mnie tam wciśli i tam operował. Jo, patrzę, dzisiaj te kurwy przy władzy sobie. Co mnie to zdziwiło? Kolin Kalisz tam, będzie obwodnica tam pójdzie. Tam ich wszystkich tam znamy. Tych dyrektorów, co teraz są, to wszystkich tam znam. Bez to by tę koparkę tam kupili. No co tu jest? Co tu kurwa? Co? Kurwa nic nie ma! Wyrzucił. Co? To było przy panu? Ale trząsło się, wyleciało. Co było? Bo ci zaraz wyjebie, to wpadnie w ten. O tą pipkę Marysię dzwonimy z Modpolu. Marysia, weźmiesz do pysia? Marysia, mam aluminium i muszę sprzedać. No, a nie mam czy zabić, podjedziesz? Odzwoń. Przynieś mi tu Alpajsa. No. I tam do Marysi. Dawaj, co? Pachę. Gdzie tu kurwa tym głównym, bo ci wyjebie? Chodź, będziesz ładnie pachniał. W aucie jest. Cię kurwa i tak złapie, gnoju. Ciągnik. Ciekawy temat.
No tutaj takie mniejsze gabaryty widzę. Mniejsze gabaryty. Ale są i mniejsze i większe. Mniejsze i większe, bardzo powszechne. Od 25 konia. No to jak taka 30 trochę nasza. Dokładnie tak, panie tylko Romanie. Żeby to miało taką moc żywotnią, jak te nasze kurcze stare. Dożywotnią moc będzie to miało. Ale nie wiadomo czyją, czy rolnika, czy szczętu. No właśnie, nie? No. Trzeba wziąć, sprawdzić, przetestować. Od 25 koni, jak gadaliśmy. Od mocy legendarnego Ciapka. A no czemu? Poprzez 60 i jeszcze większe. Skończywszy na 130 koniach. Dzisiaj ja mówię tu troszeczkę komfort też pracy pewno, nie? Poprawione i te 30 trochę też i odnawiają i kabiny zakładają. Tak. Tą klimę też tu ma? No musi mieć klimę. No chcemy komfortowo pracować, wygodnie już, nie? To, że małe gabarytowo, to nie znaczy, że niekomfortowe i niewygodne. To tak. To jest bardzo dobre. Dobrej jakości już. To i do sklepu, i do pola troszeczkę, taki można powiedzieć. I do kościoła w niedzielę. Wielofunkcyjny. Wielofunkcyjny do kościoła, tak jest. Ale czemu nie? Czemu? No, będzie tutaj. Tego dobre rozwiązania. W opcje bogate wszystko ma tu w sobie. Tak. No trzeba oglądać. No. Trzeba, to przecież świat idzie do przodu i wszystkiego trzeba próbować po trochu, tak, nie? I testować trzeba, sprawdzić, czy dobre, nie? No to wy i na testy do mnie nie ma problemu, ja czekam z otwartymi dłońmi. Dogadamy się. A potem mówią, że Romanowi na testy za darmo firmy przywożą, a nie mówię. Niech mówią, tam dogadamy się. No pewno. Nie, grunt, że nie jesteś zachciwy. Nie. Także trochę. Ci byś mi coś tam... Dogadamy. No. Żeby tam cała góra, nie? Wiesz, no, nie. Bo się wyda. Dba o samochód, nie szczędzi mu benzyny. Aluminium od Adama odbiera dziś pani Maria, sekretarka mu od Polu. Mieszkańcy mówią, że mechanik tygodniowo gromadzi około 170 puszek po napojach. Marysia, to musi pracownąć. Musisz mi pomóc, bo gałka nie chce wejść na wsteczny. No i teraz masz wszystko. Dziękuję. Podpocie, puszczaj, tak się zumy. No tak to jest. Tu, uważaj. Jeszcze możesz. Dobra, Maria, teraz po tą szynie. Co, może jeszcze lód i drineczek, co? Aj, no to już nie pyskuj, dali jedzieć. Psa mi nie najeść. No to pilnuj. Dobra. Go, a nie. Zobacz, ja się śmieję, pies z ciebie. Ułożę na palmę. Ja zaraz ci tytnę, ale potem mały. No, chciałbyś. Ja poczułam w tym programie, że jestem prawdziwą Słowianką. Troszkę popularność pobudziła mnie do tego. No i oczywiście to też wasza zasługa za miłe komentarze, za to, że mnie wspieracie, że widzicie, że się rozwijam. No i że wszystko zmierza w dobrą stronę. Ale jak jest robota, no to wsiadam do fury i jadę. Jak trzeba aluminium wywieźć, trzeba złom wywieźć, trzeba wszystko porobić, no to robię. No bo jednak no dziadki już ledwo no, dawają radę, a tutaj ktoś musi podnosić przedsiębiorstwo, nie? Cholera, hamulca nie ma. Musicie sobie radzić, ale żwawo, tak szybciej, troszeczkę ruchy, ja czasu nie mam. Ty kurwa, nie masz czasu, to no nie mam czasu. Włożać zawczasu. Ha, fajne. Coś mi dali, skakuj, ty gamoniu. No. Żeby ja wam pomagała, no kobieta. O, co tu masz? O, ze 100 kilo? Co ty myślałaś? To jest kurwa ze 300 kilo. Tak? Jesteś pewien? No to chuj, wsiadaj, jedziemy. Jedziemy. 100 kilo jest i nie więcej, wsiadamy, jedziemy na wagę. Wsiadę z tyłu na pakę. Nawet w leśnie umi. Witam bardzo serdecznie. No, udało się jakoś dolecieć. No i co? No i wczoraj wylądowałem, no trochę pochodziłem po mieście. Fajne są dziewczyny. No, jakby się dało, to bym tu został, ale Natalka już mówi, kiedy wracasz, no trzeba nagrać teledysk i z powrotem siup do Polski. No też ta podróż trochę miała jednak komplikacji, no bo ruszyłem polonezem od nas tam z Macewa. No i już w Ostrowie temperaturkę zaczął łapać polonez, no dolewałem tam wody, bo miałem dwa kanistry. Dzwonię do producenta, no panie producencie, do Hiszpanii miałem polonezem jechać, ale nie jedzie. A i chwila, 5 minut trwało, Zbyszek za chwilę do siebie zadzwonię. I ja może, a wiem, z pół godzinki tam posiedziałem w polonezie, przyjechała z Wrocławia limuzyna, Mister Pręt, a ja Pręt. No i na lotnisko do Wrocławia i frufruj i 3 godzinki byliśmy w Hiszpanii, nie? Na Lazeni. A może kiedyś oszukam tych starych dziadów, że w jakimś ogłoszeniu znalazłam, że jest jakiś ciągnik do kupienia, ale w Hiszpanii.
Viva España! Proszę o oddanie lajka, dla mnie oczywiście, za to, że przyczyniam się do rozwoju tego przedsiębiorstwa, jakim jest Młotpol. Ale masz taką ładne kolanko. Ojej, Marysia. Kolanko mam ładne, mówisz, ale no ja ci się pytam, czy wszystko w mechanice jest wszystko w porządku, więc o, lepiej... mechanice to jest zawsze w porządku. I teraz będziesz mi tutaj peta palił? Będę peta palił, bo... Weź ty, zgaś to gówno, przecież to śmierdzi, sama chemia. Ale nóżki to masz... Stasiu, to chyba cię... Ej, a my się zmieścimy tędy? Mieścisz się. Ej, uczeń, zmieścimy się? Prosto, mieścisz się. Przejdzie na pewno? Tak, przejdzie. Dziewicą kiedyś byłaś, nie? A może i nadal jestem, i co? Co? Iwan stoi na stadionie, bombę ma na sprzedaż. A pod sen... Patynka to jest i moc! I jedziemy! Ta ważyła przy zakupie 17 ton, ale z dom wagowego, bo razem my do jednej klasy chodzili, do szkoły, do zawodówki, a potem my jeszcze w PKS-ie razem robili. Odpisał mi 2 tony na wadze ogólnej tam, gdzie my ważyli. I tam, gdzie my to kupowali. Snella ma koparkę za 250 tysięcy. My mamy za 12500. I co? Kopię? Też kopię. Ale prawda? Kopię czy nie? Wykopię tyle samo. Słuchaj! Tu pompa wolniejszo, ale też zrobi. I rozumiesz, ja też nie będę brał, nie? Za robotę tak, czy tymi nowymi, nie? 350 za godzinę. Ja będę brał tym 310, 315. To mi się podoba, to jest robota. Kamerzysta! Kamerzysta, spierdalaj! Kurwa, nie to! Spierdalaj! Jest! Przejadę! Przejadę! Nagle w kraju za dużo ludzkich rąk. Negocjacje z Wielkopolskim, jak wiemy, nie należą do najłatwiejszych. Jednak ten sprzedawca to chyba czołówka firmy Korbanek. Panie Romanie, i to byłby ten rodzynek. A no dobrze, niech to trochę ci to rozłoży. Tak, może on tam w odpowiednim miejscu zastacjonuje. I to tutaj zapotrzebowania dużego nie trzeba mocowe. Nie, nie trzeba, bo to zbyt głęboko no, nie no, pracuje. No, to sobie to, tam jak dziabeczku. To, jak dziabeczku, ale dobrze pamiętasz, tak, dziabeczko. U nas jeszcze się wchodzi. Wchodzi się. Tak, jeszcze no, się gdzieś tam przerywkę trzeba, robi. Trzeba tak zwaną. Ale ludzi brakuje do pracy. Ale... O, do góry! Ej, kurwa! Ej! Dziaj go! To będę. Cholercia! Co on też czyni? To się wytnie. Ej, on już ma pompę podjechaną, wiesz? Ty, niegodę. On się do roboty tak garnie. Ale tu po betonie? Poszły ale... konie po betonie, mówią. Dzisiaj do dziabki to już mało kto ci przyjdzie. Mało, nie? Nie znają się już na dziabce. Tam się znają, ale 50 zł na godzinę, to ludzie. Co ty gadasz? To 10 godzin 500 zł. Panie Roman, takie ceny u was tam? To masz 500 jeszcze... zł, to 10, jakbyś miał na polu przy kapuście, to masz 5000 na dzień, no to... Ualezy! No to przelit to w skali roku, w skali już lat, to masz maszynę. To taki sprzęt. No. Tam się dzieje, zobacz. On już w tym betonie chciał robić. No on tam nie wiadomo, czy trzeźwy jest. Tu się maszyna przygotowywuje, panie Romanie. O! I to ma... jaką ma to teraz... szerokość roboczą? No, to obsłuży 8 rzędów aż. 8 rzędów. Czyli gadałeś o tej dziabce, panie Roman. No. I sobie wyobraź. A ile jeden dziabkowy obsługuje? No, jeden rządek. Jeden rządek. A tu 8 rządków. 8 kobiet by musiał być. 8 kobiet. I to ładnych kobiet musi być. A, no. Robotnych przede wszystkim. Robotnych. No. I to mówisz, że to wszystko tu będzie tak funkcjonować między tymi. To musi kobiet funkcjonować. Popatrz, no, czy ty by pasował pod tą twoją kapustkę, panie Roman. No trzeba tu zobaczyć, no to wszystko, ty mi tłumaczysz swoje, no, ja muszę też to zwizualizować, a nie bardzo na kostce brukowej, ja muszę to mieć w polu. W polu, no. I będziemy działać w polu. Mafia kradnie samochody, szmugiel jak cholera, a w gazetach... Dobra, Adam, wyłazimy. I wyciągać to i na wagę.
Dobra, chłopaki, dalej, no. Trachać, trachać, no pomóż mu, a nie stoisz jak taki gbur. A co, ja będę mu pomagał? No będziesz się pomagał, nie chcę. Będziesz stary. To ja mam nosić, ty byku wypłasiony i mi każesz torgać? Kurwa, ja bym cię wypasił, ale inaczej, no. Kurwa. Ja nie będę dalej, dalej, nosił. Pier. Dobra, Adam, niech tam jeden twój, ten chudy, wejdzie tam od środka wagi i trysnie to i... Dajemy dalej. Radę. Ty chuju się znosiłeś. Pewnie sam przycisnąłeś. To też nie mu przycisnąłeś, no. Kiedyś Tadeusz to o 5 rano był na nogach, a teraz to o 7 przychodzę i muszę go budzić, bo ze snu zimowego nie umie się wybudzić. I jeszcze podchodzę do niego i panie Tadziu, panie Tadziu, a on nic, śpi jak zabity, to czasem się boję, że on, że czasem księdza nie będę musiała wzywać. No bo pan Tadziu to tak ma, że on ma taki bezdech i ja czasem się boję, czy on nie jest no blisko śmierci i tak... Coś takiego ma później, ja już od razu oddycham, że już, o dobra, jest, jest u nas na ziemi, klakier żyje. Dobra, jak jeszcze nie ma pana Stasia, to tak bez wagi. 4 zł za kilo, 120, mogę ci zważyć. O kurwa. Jezu Chryste. To musimy iść do kampera. Po co, wódki się napisz? No nie ma opcji. Nie no, poważ tego gościa sobie żartów. 150 tu jest kilo na tym. No maksymalnie, 150, nie więcej. Dobra, Adaś, jak mówi, że tu jest 150 kilo, to 2,5 złotego i będzie dobrze. O kurwa. Staszka wołać, wołać Staszka, co mi wyjebałaś? Ale zobacz, jakie lacze szerokie. Bo tu plak jest dodatkowo, nie? No, no, ja widzę, tam u nas też, ten jeden tego poloneza tak szlifuje też. Szlifuje na niedzielę. Czas, no. I co mówisz, żeby to u mnie na polu, to by razem jakoś tam skomponować i żeby to zobaczyć, jak to idzie? To już jest skomponowane. No, no, z tym całym tego i... Ja, bo to tak, po co rozszczepiać, szczepiać to i od razu, słuchaj. Akurat seria 4000, takie 90, 100, 110 koni. Ten ma tyle, tak? Ja, ten ma 90 koni. I to pasuje elegancko, bo tak jak panie Roman, pan mówił, to nie potrzebuje za dużo mocy. No, no, nie. To tam płyciutko, tak jak tymi dziabkami oni tam robili. I to byście mi na pole przywieźli, czy to na koła by trzeba jechać? To za daleko na koła. Włożyć na przyczepkę. Na przyczepkę, taką kołówkę włożyć. Ja tam oglądam czasami, wasz kanał, tam jest taki zgrywus, to rozwozi. Piciu. Piciu, czy jak mu tam. No. Ja. I tam nie wszystko tylko. Nagrywa też, u mnie też może ponagrywać, jak przyjedzie. Będzie można? No będzie na czym, nie, to tylko żeby to kurczę sprawdzić, bo to mówię, to musimy tutaj będą patrzeć, wiesz, rolnicy na film i od gadania to nic nie wychodzi. Nie wychodzi, to musi iść praktykę, trzeba robić, musi wejść to w ziemię i tyle. No. Mało tego ci powiem. To ma 8 rządków przy szerszym rozstawie, nie? Jak kukurydza, coś, a może być na przykład pod buraka czy buraczka i możemy zrobić tutaj 12 rzędów. No. No, także rama jest bardzo szeroka, składana hydraulicznie. I to mówisz do kukurydzy też? Też do kukurydzy, do buraka cukrowego, do twojego buraczka będzie się nadawać. A no widzisz. My tu w wielu rzeczach to potestujemy. Dobra, majster, jak ty masz na imię? Michał. Ja Roman, mnie znasz. Słuchaj, znam cię. Tu nie ma co za dużo się rozważać, nad tym tylko jechać, jak mówisz, że to idzie w tym całym komplecie. W całym komplecie. Z tym ciągniczkiem, tym ciągniczkiem, kurna, marka Arbos, 90 konia mechaniczne. Macew, gmina Gołchów. O. Tam między Kaliszem a Pleszewem. Ile to będzie? Ze stówka dobra, nie? Stówka tam, nie, stówka. Na taką firmę paliwa nie licz, kurna, już mi, bo ja biedny rolnik jestem, a ty mi tutaj wyliczasz kilometry. Tu będzie, tylko żeby będzie, to... tylko dogadamy nie, się. Nie, bo nie wiem, czy ty na serio, czy nie, bo ja ci mogę, wiesz, tego, kamera ale, tu patrzy. Żeby po tym przy umowie było mi dobrze, a nie, że ty weźmiesz, a potem umowa będzie tak, jak się należy. I... Drobnym druczkiem dopiszemy, nie? I Korbanek, żeby był zadowolony i Wielkopolski, rozumiesz? Głównie Wielkopolski. Zwijać, pakować, widzimy się u mnie na pola. Jo, będzie. No. Ruszymy. Królową mam w kuferku. Jest? Może na to jak najbardziej. Ale ja dzisiaj nie mogę, bo wiesz, sam jestem bez kierowcy. A, okej, dobra. Ja też mam w robocie. Dobra, dobra. Bez ciebie nie mam je, nie najgorzej. Kurwa, nie mam magnesa, a nie, to jest idealnie prawie. To jest idealnie. Jak to sobie się kawałek... Ty mnie tu jebiesz. To jest, chłopie. O, zobacz. Co jest? Dobrze! Dobrze, nie w tę stronę, nie! Ty baranie nawet nie wiesz! To nie jest kurwa apteka! No jest 70 kilo jak byk! 7 dyszek tu pokazujesz, ale to coś jest nie tak, bo tu ostatnio u mnie była taka babeczka, nie? Ty miałeś 15 kilo w tym, nie? 7 dych to jest za dużo, to nie ma, to jest coś tu jest nie tak. Jak jest tak? No to już dobrze. A co jest dobrze? I dobrze. No bo puszki to są mnie do końca do wypijana, nie? Ja tu mówię całość, nie? A tu trzeba jeszcze odtarować skrzynię, nie? Słuchaj! Nie podoba ci się coś? Ale co? Skrzynię sobie będziesz na tartak, nie?
A co ty chcesz? Co? A co, kurwa? Żebym ci wyjebał? Jebnął cię? Kum się wziął 47, 10 i chul. 4. I tak oto minął kolejny dzień z życia naszych bohaterów. A wy piszcie komentarze, pozdrawiajcie, zostawiajcie lajki i udostępniajcie dalej ten film, by sąsiad nie przegapił. Dużo zdrowia dla was i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, wasz lektor. Serdecznie zapraszam na teledysk Zbyszka Pręta, Płoną serca, w gorącej Hiszpanii. Widzimy się, hej! Chwile z tobą w pełnym słońcu są jak dobry film. Pozdrawiam Rubinowicza, Romana, zaklinacza byków. Serdecznie cię pozdrawiam. No, wszystkiego dobrego. Jakbyś miał chwilę czasu, to możesz przyjechać porównać koparki. Zapraszam, zapraszam, jeszcze raz zapraszam serdecznie. Pozdrawiam zespół Amber Boy, Amor Boy, Rafajkarz, Amor Boy. Pozdrowienia dla szefa Tomka i Justyny od Dariusza z Roska. Pozdrawiam Liszka z Olszyn. Pozdrowienia dla Mateusza z Ossolina. Pozdrawiam Arka z Pacanowa, jego żonę Anię i córeczkę jak Maja. Mszuka Maja lata tu i tu. Gdzie Koziołek, Matołek i tam i Ule są. No. Pozdrawiam rodzinę Andrzejewskich z Wronek. Tam więzienie jest. Już nie raz przez biznes otarłem się o to. O Wronki! AgroMłotpol, maszyny dedykowane pod klienta. Zaprojektuj swój sprzęt dla twojego gospodarstwa. Cieśle, gmina Gołchów, powiat Pleszew, województwo wielkopolskie. Zapraszamy do współpracy.